Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Bracia, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Kiedyś słyszałem takie zdanie od pewnego człowieka, że Bóg mnie nie kocha. Dlaczego tak myślisz? Odpowiedziałem. Ponieważ jestem zły, usłyszałem. Bóg nie może mnie kochać za to, że popełniłem tak wiele zła. Ale Bóg tak nie kocha. Bóg kocha wszystkich. Bardzo mocno nas kocha. Bez względu na to, czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy źli. Bóg nie kocha nas za coś, za to, że jesteśmy dobrzy. Bóg tak nie kocha. Bóg kocha pomimo tego, że jesteśmy źli. Boża miłość się nie zmienia, jest niezmienna. Ona zawsze będzie taka sama. Ona się nie zmienia. Bóg się nie zmienia. Bóg jest niezmienny. My jesteśmy zmienni. Pod wpływem emocji możemy powiedzieć komuś naprawdę złe słowo. Chociaż jeszcze niedawno mówiliśmy takie piękne słowa. Kocham cię, nigdy cię nie opuszczę, zawsze będę z tobą. A pod wpływem emocji potrafimy mówić: żałuję, że cię poznałem, żałuję, że cię urodziłam, żałuję, że przyszedłeś na świat, żałuję, żałuję i żałuję. Bóg tak nigdy nie powie. Żałuję, że cię stworzyłem. Nie, nigdy tak nie powie. Bo zawsze nas kocha. Kocha nawet tych, którzy go nie kochają. Jezus dobrze czynił nawet arcykapłanom i uczonym w piśmie. Błogosławił im nawet wtedy, kiedy oni przeklinali go. Modlił się za arcykapłanów i uczonych w piśmie nawet wtedy, kiedy go krzyżowano. Jezus mówił wtedy w modlitwie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą. Są zaślepieni w swojej złości, w swojej nienawiści. Nie widzą drugiego człowieka. Aż nienawidzą. Jezus nie przestał kochać arcykapłanów, nie przestał kochać Judasza, który był jego przyjacielem, a okazał się nieprzyjacielem, bo zdradził go. Bóg zawsze kocha człowieka. Tylko my często tego nie doświadczamy. Często nie doświadczamy tej miłości przez grzech. Oddzielamy się od Boga, uciekamy od Niego, grzesząc. Ale On nigdy nas nie przestaje kochać. Nie ma takiej możliwości, żeby przestał nas kochać. Miłuje nawet tych, którzy są Jego nieprzyjaciółmi. I tego samego oczekuje od nas. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Miłujcie tych, którzy was prześladują, którzy was nienawidzą, którzy mówią wszystko złe o was. Miłujcie ich. Nie zachowujcie się jak oni względem was, tylko zachowujcie się jak Bóg względem was. Nie stać nas na to. Nie stać nas na taką miłość. Taką miłość możemy oddawać innym tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga. Jeśli jesteś blisko Boga, to wtedy łatwiej ci kochać nieprzyjaciół. Jeśli jesteś daleko od Boga, to jest wręcz niemożliwe, żeby kochać nieprzyjaciela. Tego, kto ci złorzeczy, kto cię niszczy. Tego się nie da. Nie da się kochać bez Boga kogoś po Bożemu. Tak jak kocha Bóg nas. Ale z Bogiem jest to możliwe. Jeśli Jezus będzie naszym przyjacielem, to wszyscy nasi nieprzyjaciele będą doświadczać miłości od nas. Tak jak my otrzymujemy miłość od Boga, od Jezusa.
Oczywiście. Jezus wie o tym, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić za darmo. Że zawsze jak coś robimy, to robimy, bo nam się to opłaca. Więc mówi w dzisiejszej Ewangelii z dnia, że jeśli będziemy kochać naszych nieprzyjaciół, to otrzymamy wielką nagrodę w niebie. Zrób to dla nagrody, chociaż. Żeby ci było lepiej, zrób to dla siebie. Jeśli nie chcesz się dać przekonać, żeby kochać tego człowieka, który cię niszczy, to zrób to przynajmniej dla siebie. Popraw sobie humor. Jeśli nieprzyjaciel ci go zepsuł, popraw sobie humor tym, że Bóg wynagrodzi ci te szkody, które poniosłeś, poniosłaś od twojego nieprzyjaciela. Popraw sobie humor przez to słowo. Przyjmij to słowo. Nagroda jest wielka. Niewyobrażalnie wielka. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jaka to będzie nagroda, jeśli podejmiemy decyzję i pójdziemy za tym słowem, które dzisiaj Jezus kieruje do nas. Miłujmy nieprzyjaciół. Święty Paweł mówi, obleczcie się w pokorę, w miłość, wyrozumiałość. Obleczcie się w to, ubierz się w to. Ubierz się w szatę, którą otrzymujesz od Boga. Ubierz się w łaskę, którą otrzymujesz od Boga. Pytanie, czy chcesz? Czy chcesz pójść za tymi słowami? Decyzja należy do ciebie. Decyzja należy do mnie. Decyzja należy do nas. Bóg chce, żebyśmy kochali innych tak, jak On kocha nas. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.